W roku 2024 przypadają dwie rocznice. W marcu 1904 roku został opublikowany dramat Akropolis Stanisława Wyspiańskiego, a jesienią Stanisław Wyspiański razem z krakowskim architektem Władysławem Ekielskim rozpoczął pracę nad wielkim projektem Akropolis. Minęło 120 lat od tych wielkich wydarzeń. Zamek Królewski na Wawelu chciał je uczcić i stąd przygotowana przez nas wielka jubileuszowa wystawa. Będzie na nich pokazane prawie 300 obiektów. Są to bardzo różne obiekty. Przede wszystkim pastele Stanisława Wyspiańskiego, ale też obrazy olejne innych artystów, rysunki Wyspiańskiego, także grafiki oraz faksymilia dokumentów. Wystawa jest naprawdę wielka. Znajduje się w trzech lokalizacjach na Wzgórzu Wawelskim, na parterze zamku, w budynku numer 9 w salach ekspozycyjnych oraz w budynku numer 7 w kaplicy. Wystawa została podzielona na trzy części i stąd w zamku znajduje się część pierwsza, Wawel w twórczości plastycznej Stanisława Wyspiańskiego, gdzie możemy oglądać takie dwa duże bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony witrażom katedralnym, a także inspiracjom Stanisława Wyspiańskiego właśnie przy pracy nad projektami witraży, niestety nigdy nie zrealizowanych. Natomiast drugi duży blok tematyczny to projekt Akropolis Wyspiańskiego i Ekielskiego, gdzie po raz pierwszy możemy oglądać tak duży zespół rysunków związanych z dokumentowaniem stanu zamku przy końcu okupacji austriackiej oraz rysunki obu twórców związane z projektem Akropolis.